dzisiaj przyjmujemy, że rewolucja w pojmowaniu i opisie otaczającego nas świata dokonała się właśnie w roku 1905. A pojmowanie świata to jest właśnie fizyka. I myślę, że uświadomienie społeczeństwu o takiej właśnie roli fizyki powinno być głównym przesłaniem Światowego Roku Fizyki. Dzisiejsze sympozjum będzie poświęcone współczesnemu spojrzeniu na te 5 prac Einsteina, które, jeśli używać terminologii rewolucyjnej, wstrząsnęły światem. Proszę Państwa, fizyka statystyczna była chyba gorącym tematem na początku XX wieku, wtedy się rozwijała. Einstein miał swoich poprzedników, wielkich poprzedników, żeby wymienić na przykład Boltzmana i Gibbsa. Współcześnie z nim był Smoluchowski, a on sam przed 905 rokiem napisał pewne prace i o nich teraz posłuchamy. Profesor Piasecki. Moja wypowiedź będzie swoistym wstępem do roku 1905, ponieważ dotyczy prac, które powstały wcześniej. Będę w istocie mówił o pojęciach i wynikach zawartych w trzech artykułach, które ukazywały się kolejno w latach 1902, 1903 i 1904 w czasopiśmie Annalen der Physik. Wszystkie te prace dotyczą zagadnienia, które było niezmiernie podstawowe i któremu poświęcił Einstein dużo refleksji, mianowicie zagadnieniu wyprowadzenia praw termodynamiki z mechanicznego modelu układów fizycznych w ścisłym związku z metodami rachunku prawdopodobieństwa. I o ile w pierwszej z tych prac niewątpliwie ogromną rolę i wpływ na refleksję Einsteina wywarły oryginalne koncepcje teorii kinetycznej Maxwella i Boltzmana, to już w następnej pracy z 1903 roku widać jego ogromną chęć sformułowania teorii ogólniejszej, której szczególnym przypadkiem byłaby teoria kinetyczna gazów. Wreszcie w trzeciej z tych prac w 1904 roku, która jest krótkim uzupełnieniem poprzednich, Einstein zamieścił niezwykle ważną koncepcję fluktuacji energii i natychmiast, jak o czym Państwu dokładniej powiem, poszukiwał zastosowań i powiązania tej koncepcji z obserwacjami doświadczalnymi. Na czym polegał ów ogólny model mechaniczny układu fizycznego? Założenie Einsteina, tej ogólności, polegało na tym, iż po prostu przyjął, że stan układu może być całkowicie w pełni opisany przez podanie być może wielkiej liczby zmiennych stanu, jak je nazywał, P1 do Pn, oraz że w przypadku, nie precyzuje, czy to są pędy uogólnione, położenia uogólnione, po prostu zakłada, że układ w tym ogólnym pojęciu mechanicznego modelu dopuszcza pełny opis jego stanu przez podanie n parametrów, skończonej liczby parametrów. Następnie zakłada, że w przypadku, gdy układ jest izolowany, nie oddziałuje z otoczeniem, podanie takiego, sprecyzowanie wartości tych parametrów w pewnej chwili czasu całkowicie określa jego przyszłą ewolucję. Że tę ewolucję można rozważać jako zagadnienie początkowe dla układu równań pierwszego rzędu. Tu pojawia się charakterystyczna dla niego chęć powiązania budowanej teorii z doświadczeniem. Mianowicie czyni uwagę, iż układ funkcji φ, które występują w owych równaniach ruchu, musi jednak spełniać warunek
zgodności z faktem obserwowanym doświadczalnie dążenia układów fizycznych izolowanych do stanów równowagi termodynamicznej. Jednakże w jego pracy znajdujemy tylko tę uwagę bez jakiegokolwiek sprecyzowania jakiegoś warunku na klasę funkcji φ określających szybkość zmian zmiennych stanu, które by odpowiadało temu wymaganiu. Wreszcie niezmiernie ważnym elementem definicji tego ogólnego układu jest warunek, by jedynym niezmiennikiem ruchu była energia. Tu już czujemy powiew teorii ergodycznej, bardzo bliskiej Einsteinowi, który podkreśla, iż zakłada jako postulat, iż nie ma żadnej innej funkcji zmiennych stanu poza energią lub funkcjami, które zależą od zmiennych stanu poprzez energię, która byłaby niezmiennicza względem ruchu. To jest założenie. Po czym następuje część podstawowa rozważań, która służy konstrukcji tego, co nazywamy obecnie zespołami statystycznymi i które kojarzymy z nazwiskiem Gibbsa. Otóż Einstein w okresie, gdy pracował nad ukazanymi tu publikacjami, najwyraźniej nie znał klasycznej książki Gibbsa, która ukazała się w 1902 roku. I jego konstrukcja zespołów statystycznych jest konstrukcją niezależną. Co prawda, jak napiszę w 1911 roku, gdybym był znał książkę Gibbsa, nie opublikowałbym moich prac, co wyraża pełne uznanie dla tego klasycznego już sformułowania teorii zespołów statystycznych. Ale niemniej powróćmy do roku 1902-1903 i przedstawię tę myśl, która w istocie wiąże się z koncepcjami teorii ergodycznej, a która odegrała istotną rolę przy konstrukcji pojęciu zespołu statystycznego. Mianowicie Einstein zakłada, iż po pierwsze, każda wielkość mierzalna jest średnią względem czasu odpowiedniej zmiennej dynamicznej funkcji określonej na przestrzeni zmiennych stanu. Oraz postuluje, że ułamek czasu, który układ spędza w jakimkolwiek dostępnym dla niego obszarze powierzchni stałej energii, mowa jest o układach izolowanych, w granicy, gdy czas ewolucji zmierza do nieskończoności, dąży do skończonej granicy. Wobec tego w jego koncepcji, jeżeli poczekamy dostatecznie długo, to każdemu obszarowi przestrzeni stanów można będzie przypisać ów ułamek, który już nie zależy od czasu. I wobec tego średnią względem czasu będziemy mogli zastąpić przez średnią względem określonego rozkładu prawdopodobieństwa. To jest droga myślowa do koncepcji zespołu statystycznego, bardzo jasno sformułowana w tych pracach. Oczywiście jest to postulat, nie ma tam badania warunków, przy których owe postulaty i myśli zasadnicze teorii ergodycznej są odzwierciedlone poprzez pewne warunki na prawa ewolucji. Po prostu jest to zapostulowane i następnie przyjąwszy, że taki opis w stanie równowagi, w stanie stacjonarnym jest możliwy, Einstein konstruuje te zespoły. A więc z owych koncepcji teorii ergodycznej wysuwa jako wniosek, iż mając do czynienia z zespołem identycznych układów izolowanych, można im przypisać miarę znalezienia się w określonym obszarze przestrzeni stanów i że ta miara będzie reprezentowana przez pewną gęstość epsilon, funkcją zmiennych stanu, niezależną od czasu. Pojawia się sprecyzowanie tej gęstości epsilon będzie oznaczało już zdefiniowanie określonego zespołu statystycznego. Otóż, żeby wyprowadzić jej postać analityczną, Einstein używa warunku
stacjonarności, niezmienniczości względem dynamiki tego zespołu oraz prawa zachowania liczby układów wchodzących do zespołu statystycznego i pisze po prostu równanie ciągłości, które jest tutaj zaznaczone, które z kolei można rozłożyć na pochodną względem czasu owej gęstości epsilon, którą stara się znaleźć i poza tym czynnikiem epsilon dywergencji prędkości zmian zmiennych stanów. Otóż jeżeli by to jest powiedzmy równanie, które pojawia się w jego ogólnych rozważaniach, ale jeśli pomyślimy o tym, o dynamice czy zgodnej z równaniami Lagrange'a czy z równaniami Hamiltona układu izolowanego, wiemy, że ta dywergencja jest równa zeru, ponieważ jest ważne twierdzenie Liouville'a o zachowaniu objętości przestrzeni fazowej w tych teoriach, czyli że dywergencja szybkości zmian zmiennych stanu znika. I w gruncie rzeczy w tym punkcie rozważań Einstein przyjmuje ten fakt, ponieważ jak stwierdza, istnieje wybór zmiennych, no, tymi zmiennymi byłyby pędy i położenia uogólnione, przy których, po wyborze których uzyskamy stałość tej gęstości epsilon, niezależność od zmiennych P1 do Pn. W ten sposób dochodzi do struktury tego, co nazywamy obecnie zespołem mikrokanonicznym Gibbsa. To znaczy, że rozkład prawdopodobieństwa dla stanów układu mechanicznego, jego ogólnego układu mechanicznego jest stały na powierzchni, czy też w cienkiej warstwie energetycznej w przypadku, gdy układ jest izolowany. Chciałbym podkreślić, że to jest rozumowanie, które jest wynikiem jego przemyśleń, ponieważ, jak już mówiłem, prac Gibbsa Einstein nie znał, mimo iż pojawiły się w druku w 1902 roku. Następnie rozwój teorii postępuje i zjawia się konstrukcja następnego zespołu statystycznego, który nazywamy współcześnie, który Gibbs z teorii Gibbsa nazywamy kanonicznym zespołem statystycznym. Wyprowadzenie struktury analitycznej rozkładu prawdopodobieństwa dla układu, który jest w kontakcie termicznym z wielkim otoczeniem, termostatem, przebiega w pracach Einsteina w sposób klasyczny, to znaczy zakłada, który nazwiemy obecnie klasycznym, znaczy zakłada, że całość, badany układ plus otoczenie można opisywać jako układ izolowany, dlatego układu znamy już rozkład w przestrzeni stanów i następnie uzyskuje postać rozkładu prawdopodobieństwa, którą zapisuje w tej postaci. Stała C jest związana z normalizacją tego rozkładu. Stała H, która tutaj występuje, jest dana równaniem, jest to dość oryginalne wyprowadzenie, danym, napisanym poniżej i wiąże się, jak powiedzielibyśmy obecnie, z mikrokanoniczną sumą statystyczną, z gęstością stanów w widmie energii. Ten warunek w konstrukcji Einsteina zapewnia, iż przy przejściu od zespołu mikrokanonicznego do rozkładu prawdopodobieństwa dla podukładu jedynie w tym czynniku eksponencjalnym pozostaje zależność od zmiennych stanu podukładu. To określa ową stałą H i naturalnie powstaje pytanie o interpretację fizyczną tej stałej. Tę interpretację uzyskuje w prosty sposób, stosując swój wynik do gazu doskonałego oraz dowodząc, co jest zupełnie oryginalnym wynikiem, zasady ekwipartycji energii kinetycznej w ogólnym przypadku. Po prostu, jeśli, co tutaj trzeba przyznać pewnym oporem, Einstein pisze, energia jest sumą energii kinetycznej i potencjalnej, mówię z pewnym oporem, ponieważ
we wzorach, w których występuje wyłącznie energia, chciałby zachować po prostu energię, sądząc, będąc przekonanym, że do wyprowadzenia odpowiednich związków nie jest potrzebne rozdzielanie energii na kinetyczną i potencjalną, a ważna jest tylko całkowita energia i fakt, że jest to wielkość zachowana dla układów izolowanych. No ale niemniej, jako jedno z zastosowań wyprowadzonego zespołu kanonicznego, dowodzi zasadę ekwipartycji energii, wskazując na to, iż energia kinetyczna, która w ogólności jest pewną formą kwadratową pędów, może być zawsze zapisana w postaci diagonalnej. Tutaj dowiedziałem się, iż w tej obezmienne R występujące w postaci diagonalnej Boltzmann nazywał momentoidami, terminologia, która jest przejęta w pracy Einsteina. No a z kolei już znając analityczną postać energii kinetycznej i stosując wyprowadzony zespół, uzyskuje natychmiast wynik, iż średnia energia kinetyczna przypadająca na jeden atom jest równa na jedność przez 4H i równa się kappa razy T, gdzie temperatura T, temperatura, którą nazywa absolutną, jest temperaturą gazu doskonałego. Więc po uzyskaniu powiązania stałej H z temperaturą pozostaje wyjaśnienie, czym jest owa stała uniwersalna kappa i to chciałbym wkrótce przedstawić, ponieważ właśnie na tej drodze dochodzi Einstein do zasadniczego wyniku dotyczącego teorii fluktuacji. Interpretacja stałej kappa zaczyna się od obliczenia jej wartości. Mianowicie Einstein stosuje tutaj wyniki teorii kinetycznej gazów. Mianowicie teorii Boltzmanna wiadomo, że średnia energia kinetyczna środka masy atomu wynosi 3 kappa razy temperatura. Z kolei dla jednego mola gazu teoria kinetyczna przewiduje, że iloczyn ciśnienia i objętości molowej to 2/3 średniej energii kinetycznej na atom razy liczba atomów, a z drugiej strony jest to iloczyn stałej gazowej i temperatury. Wykorzystując znane na początku XX wieku wartości stałej gazowej i liczby N, uzyskał oszacowanie, napisałem tutaj 2 razy kappa, ponieważ to jest stała zwana współcześnie stałą Boltzmanna, które z dokładnością, jak Państwo widzą, do jednego miejsca po przecinku jest dokładne. Jednakże na tym nie poprzestał i wydaje mi się, że następny krok jest niezmiernie ważny, mianowicie krok, który prowadzi do rozważenia teorii fluktuacji. Ten krok zaważy zresztą na wielu późniejszych pracach Einsteina. Mianowicie przepisuje w tym punkcie rozkład prawdopodobieństwa dla układu w kontakcie termicznym z otoczeniem w postaci rozkładu dla możliwych wartości energii. A następnie rozważając wartość średnią energii względem tego rozkładu, na drodze, którą nadal stosujemy przy wyprowadzaniu wzoru fluktuacyjnego, różniczkuje równanie drugie od góry i uzyskuje miarę fluktuacji energii, nazywając ją miarą termicznej stabilności. Widzą Państwo, że w tej mierze termicznej stabilności pojawia się uniwersalna stała kappa, której znaczenie próbuje znaleźć. I na tym bynajmniej nie poprzestaje, mianowicie szuka natychmiast w tych artykułach zastosowania dla znalezionego związku między fluktuacjami energii i stałą kappa. Tutaj no, naprawdę trzeba podkreślić olbrzymią śmiałość jego myśli, ponieważ rozglądając się za możliwymi zastosowaniami, nie widział innego układu, do którego mógłby swój wynik zastosować, jak promieniowanie elektromagnetyczne we wnęce próżniowej, sternalizowane promieniowanie elektromagnetyczne. Chciałbym jednak podkreślić, że wymagało to bardzo śmiałego
kroku pojęciowego, ponieważ cała teoria była rozwijana dla owego ogólnego modelu mechanicznego materii o stopniach swobody, które można scharakteryzować przez podanie n parametrów. Niemniej, mimo że widać w tekście jego pracy pewne wahanie, postanowił wykorzystać fakt, iż już było coś wiadomo doświadczalnie o fluktuacjach energii promieniowania doskonale czarnego i zastosować swój wzór do tego przypadku. Powstało pytanie, kiedy w przypadku promieniowania doskonale czarnego fluktuacje energii są duże. Otóż Einstein tutaj zdecydował się właśnie na zbadanie tej sytuacji, stwierdzając, iż dużych fluktuacji należy się spodziewać wtedy, kiedy długość fali promieniowania, na którą przypada maksimum w widmie energii, jest tego samego rzędu, co liniowe rozmiary wnęki, w której promieniowanie się znajduje. W przeciwnym razie, gdyby ta długość fali była bardzo mała, fluktuacje będą znikome, a zatem założy, że w swoich oszacowaniach, które doprowadzą go do dość niezwykłego wyniku, że fluktuacje, które tutaj stoją z lewej strony, to jest wzór, który wyprowadził, są tego samego rzędu, co średnie, w tym przypadku kwadrat energii. W tym czasie znane było już prawo Stefana Boltzmana co do gęstości energii promieniowania i jej zależności, jej proporcjonalności do czwartej potęgi temperatury. Wobec tego do tego związku podstawienie prawa Stefana Boltzmana umożliwiało oszacowanie, powiązanie średnich rozmiarów liniowych wnęki ze stałymi, z tą stałą uniwersalną kappa i stałą, którą Einstein oznacza przez C, obecnie ją oznaczamy przez sigma, która występuje w prawie Stefana Boltzmana. I znowu, znając te stałe, ich wartości z początku wieku XX, uzyskał związek, iż maksymalna długość fali promieniowania, na którą przypada maksimum w widmie energii, powinna być odwrotnie proporcjonalna do temperatury, no i z amplitudą 0,42. Komentarz Einsteina jest tu zastanawiający. Po pierwsze, wyprowadził prawo zwane prawem Wiena, które jest całkowicie zgodne z doświadczeniem, czyli jakościowo uzyskał poprawny rezultat, stosując swój mechaniczny model do promieniowania elektromagnetycznego, a w dodatku ten współczynnik 0,42, powiedzmy co do rzędu wielkości, zgadza się, bo wynik doświadczalny jest tutaj rzędu 0,28, o ile pamiętam. W związku z tym, co do rzędu wielkości, ten wynik, który uzyskał z tak ogólnego rozumowania i śmiałego zastosowania teorii do promieniowania elektromagnetycznego, wydaje się aż zdumiewająco dobry. Po jego uzyskaniu Einstein dodaje komentarz, iż w świetle ogólności założeń, które czynił, ta zgodność nie może być przypadkowa, nie rozwijając dalej tej myśli. Sądzę, że jakiś komentarz do tego pojawi się w przyszłych referatach. Wreszcie po tej ilustracji sposobu rozważania chciałbym ostatecznie jeszcze powiedzieć parę słów na temat zasadniczy programu, który w pracach przeze mnie omawianych jest realizowany i gdzie znowu przebija to pragnienie skonstruowania jak najbardziej ogólnej teorii przy najsłabszych możliwie założeniach, mianowicie do praw termodynamiki. Otóż tutaj znajdujemy następujące wyniki, które w wielkim skrócie przedstawię, a przedstawię je, żeby podkreślić skalę myśli w tej refleksji nad podstawami mechaniki statystycznej, która poza czerpaniem z teorii kinetycznej wydaje się być całkowicie oryginalną myślą Einsteina. Mianowicie Einstein bardzo precyzyjnie formułuje koncepcję procesów
jak pisze, nieskończenie powolnych, które nazywamy procesami quasi-statycznymi, na które można patrzeć z doskonałym przybliżeniem jako na ciągi stanów równowagi. I w bilansie energii w takim procesie rozróżnia część, która jest związana ze zmianą parametrów, adiabatyczną zmianą parametrów zewnętrznych, oznaczonych tutaj przez lambda ni i która reprezentuje warunki zewnętrzne dla mechaniczne warunki zewnętrzne. Zmiana energii, która nie jest związana z zmianami owych adiabatycznych parametrów, z definicji jest zmianą energii poprzez przepływ ciepła, oznaczana przez dQ. To, można powiedzieć, jest rozważanie na poziomie termodynamiki fenomenologicznej, ale dalszy krok polega na tym, żeby uwzględnić strukturę kanonicznego zespołu statystycznego i powiązać ową adiabatyczną zmianę energii ze zmianami parametrów występujących w zespole kanonicznym. To jest znowu klasyczne rozumowanie przy współczesnym przedstawianiu mechaniki statystycznej, ale znajduje się ono już w tej pracy, z tym, że wynik, który to należy odnotować, to wykazanie, że przy przyjęciu struktury zespołu kanonicznego otrzymujemy, iż jedność przez temperatura jest czynnikiem całkującym dla formy ciepła, jest różniczką funkcji, której postać możemy znaleźć, znając strukturę mikroskopową układu, ponieważ poza wyrazem energia podzielona przez temperaturę, wyraz, który należy dodać, jest związany z normalizacją, tą stałą C, z normalizacją zespołu kanonicznego, czyli jakbyśmy obecnie powiedzieli, z kanoniczną sumą statystyczną. Nie ma w pracy Einsteina utożsamienia tego wyrazu dodanego do E nad T z odpowiednim znakiem, z energią swobodną Helmholtza, ale w gruncie rzeczy jest to zapisane, jest tutaj już wszystko, co pozwoliłoby na powiązanie czynnika normalizującego rozkład kanoniczny z energią swobodną Helmholtza, czyli cała struktura tego zespołu kanonicznego została tutaj wykorzystana. Poza tym, czyli to jest jedno z dokonań tych prac, to jest wyprowadzenie wzoru na entropię i powiązanie entropii ze strukturą mikroskopową układu. Zmierzam do końca. Chciałbym podkreślić, że Einstein również wyprowadził wzór na entropię, wiążąc ten parametr termodynamiczny z gęstością stanów w przestrzeni energii. Proszę spojrzeć na wzór najniższy na tym przeźroczu i podkreśla, iż jest to nawiązanie do, można powiedzieć, monumentalnego wyniku Boltzmana, który w swojej teorii gazów znalazł powiązanie entropii z objętością w przestrzeni zmiennych stanu dostępną dla układu. To jest dokładnie ten wzór zapisany tutaj ze współczynnikiem 2 kappa, czyli ze stałą Boltzmana. Ale jest to jak gdyby uwaga dodatkowa w tej pracy, o której mówię, która jest natychmiastową konsekwencją struktury mikrokanonicznego zespołu statystycznego. Pozostała bardzo trudna kwestia, mianowicie kwestia wyprowadzenia drugiej zasady termodynamiki, ponieważ jednym elementem jest stwierdzenie istnienia entropii, która jest funkcją stanu, no, a innym zagadnieniem jest wykazanie, że entropia układów izolowanych przy spontanicznych przemianach zachodzących w tych układach rośnie, jeśli porównamy jej wartość w stanie początkowym i końcowym. Tutaj muszę przyznać, że rozumowanie Einsteina nie jest zbyt przekonujące, ponieważ w gruncie rzeczy przesuwa wyprowadzenie tej drugiej zasady na uzasadnienie postulatu, który napisałem najwyżej,
a który po prostu przyjmuje. Znaczy stwierdza, że należy przyjąć postulat, że ewolucja dynamiczna zespołu układów izolowanych prowadzi zawsze od stanów mniej prawdopodobnych do stanów bardziej prawdopodobnych. Przyjąwszy to, to jest bieg jego myśli, wykazuje następnie przy definicjach entropii, które przyjął, iż temu przejściu towarzyszy wzrost entropii. I triumfalnie kończy rozważania, mając już zasadę wzrostu entropii, iż perpetuum mobile drugiego rodzaju jest niemożliwe. Chodzi mu o tę klasyczną definicję maszyny, która by podlegała procesowi cyklicznemu i w wyniku procesu pobrała pewną ilość energii na sposób ciepła z termostatu i zamieniła ją na pracę. Oczywiście tutaj znowu rozumowanie jest klasyczne i Einstein tu niczego nie wnosi, ale muszę przyznać, że to wyprowadzenie drugiej zasady jest może tutaj najsłabszą stroną rozważań, o których mówię. Podsumowanie polega na tym, iż chciałbym jeszcze uzmysłowić Państwu, jak daleko w tych trzech pracach Einstein posunął już zagadnienie budowania podstaw mechaniki statystycznej, przynajmniej stanów równowagi. Mianowicie wprowadził koncepcję zespołu statystycznego, podkreślam, wykorzystując ideę teorii ergodycznej, które najwyraźniej były mu bardzo bliskie. Następnie wyznaczył postać analityczną rozkładów prawdopodobieństwa dla dwóch podstawowych zespołów statystycznych opisujących stany równowagi, mikrokanonicznego i kanonicznego, poszukując interpretacji uniwersalnej stałej, która się tam pojawiła, rozwinął teorię fluktuacji energii i zastosował ją do promieniowania elektromagnetycznego. Wreszcie podał definicję entropii, wiążąc ją ze strukturą owych ogólnych mechanicznych modeli układów fizycznych. No i wreszcie sformułował pewną probabilistyczną interpretację drugiej zasady termodynamiki, która wymagała dalszej analizy niezamieszczonej w tych pracach, uzasadniającej postulat owego nieodwracalnego zmieniania się prawdopodobieństwa. Na tym kończę wprowadzenie do roku 1905. Chciałbym też w ostatnim zdaniu podkreślić, iż wyniki, o których tu mówiłem, odegrały niewątpliwie ogromną rolę w dalszych pracach Einsteina, o których będzie tu mowa. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.